Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z cyklu gry Payday 2. Moi drodzy, kolejna misja. Tym razem misję, którą chciałbym wam zaprezentować, jest to misja zgodnie z tym, co przed chwilą widzieliście, Goat Simulator. Misja Goat Simulator. Jednak misję tą już w sumie prezentowałem wam chyba raz. Misję tą można zrobić tylko na głośno, ale prezentowałem wam ją na poziomie trudności Overkill. Tym razem, moi drodzy, wykonujemy tę misję w trybie Pro Job, ale najważniejsze jest to, że staramy się wykonać tę misję na najwyższym poziomie trudności, czyli na poziomie trudności Deadus. Ja tę misję, moi drodzy, gram w komunikacji głosowej z graczem Hutu. Pozostali gracze, którzy tutaj do nas dołączyli, są to gracze randomowi. Build, który prezentuję ze swojej strony, jest to build Armor, tak? I z takim buildem będę chciał wam zaprezentować naszą rozgrywkę. Moi drodzy, łączymy się jeszcze z Hutu, zobaczymy, czy Hutu jest gotowy i myślę, że możemy zaczynać. Siema, Hutu. No siemanko. No to co, gotowy? Gotowy. Ja sobie jeszcze sprawdzam. Tutaj mi się coś zbugowało na dwóch slotach, ale to nic, bo to było z innego builda. Amunicja jest. Equipped, ok. Amunicja jest, wszystko jest dobrze. Myślę, że możemy zaczynać. Moi drodzy, pozostali gracze, którzy z nami grają, są to gracze całkowicie randomowi. Dołączyli do nas. Pokój mieliśmy otwarty. Myślę, że w takim zespole będziemy w stanie sobie wykonać tę misję. Jak nam to wyjdzie, zobaczymy. W każdym razie utrudnieniem dla nas na pewno będzie to, że mamy tylko i wyłącznie jedną szansę na wykonanie tej misji. Jedną szansę z tego względu, że na tym polega pro job w grze Payday 2. Jeśli mam pro joba, jeśli drugi dzień sfailimy, nie możemy samego drugiego dnia restartować, tylko musimy robić całą misję od początku. Także słuchajcie, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Pierwsza sprawa to jest to, że na trybie trudności, właściwie nie na trybie, tylko na poziomie trudności Deadwish, mamy chyba zebrać z 15 kus. Z tego co pamiętam, chyba to było 15 kus. Ile tam dokładnie będzie, to za chwilkę sobie zobaczymy. Generalnie rzecz biorąc, zasada rozgrywki jest dokładnie taka sama jak na każdym innym poziomie trudności, z tym tylko, że kus jest o wiele więcej, tak? Czyli na poziomie trudności podstawowym tam mamy chyba tylko do znalezienia kozy 5, kus 5, chyba kus 5. Natomiast na poziomie trudności, na którym gramy, czyli na poziomie trudności Deadwish, już tych kus jest chyba około 15. Także na pewno będzie to dla nas trudniejsze, ale mi przywalił, słuchajcie. Tu na razie, na początku głównie trzeba się skoncentrować na wykasowaniu tych policjantów. Pamiętajmy o tym, że gra Payday 2 ma to do siebie, że największe obrażenia tak naprawdę, wbrew pozorom, nie mówię tu o buldożerach, nie mówię tu o cloakerach, o taserach, ale największe obrażenia zadają nam ci zwykli policjanci, albo jacyś tam bandziory, tak? Albo policjanci, czyli ogólnie ci bez kamizelki. W związku z tym szczególnie na to sobie trzeba zwrócić uwagę. Tu już mam, widzę, jeden samochód spakowany. Będziemy musieli podjechać sobie pod ciężarówkę, ale jeszcze tej ciężarówki nie mamy oznaczonej. Tu z prawej strony, z tego co widziałem, chyba mam wszystkich już zebranych klientów. Tu chyba już nie ma nikogo. Tam już się nam zbierają kolejne kozy. O, proszę bardzo, tu jest jeszcze jedna koza do wzięcia. Aha, to chyba ten gracz, który znosi, na razie znosi te kozy tutaj w to miejsce. No w sumie dobry pomysł, tak? Nie wiem, czy w sumie mogą z tej ciężarówki brać, ale na pewno to nie jest jednak miejsce, gdzie mamy te kozy dostarczyć, bo te kozy będziemy musieli dostarczyć do tira, który za chwilkę do nas sobie podjedzie, tak? I to jest generalnie ta sama zasada, jeśli gramy tak samo na innych poziomach trudności. Gdzieś mnie to próbuje chyba namierzyć snajper. Nie widzę. O, jest chyba snajper. Jest? Jest. Jest snajper. Snajper leży. A ja sobie podejdę z kolejną kozą tutaj pod ten pojazd. O, nie mogę klienta ściągnąć. Nie wiem, moi drodzy, dlaczego teraz mi jakoś tak bardzo FPS spadają na tej misji. Raczej gra na poziomie overkill tak nie było. Pewnie to jest. W sumie trudno powiedzieć, czym to jest związane. Na pewno nie jest trybem Pro Job. Bo co prawda ostatni raz wam prezentowałem grę na trybie Pro Job. Bez Pro Joba, teraz działamy na Pro Jobie. Ale to raczej nie ma znaczenia. Dobra, słuchajcie, mamy oznaczony cel. Także ja już tutaj postaram się troszeczkę zaszpanować solo i podjechać. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie dojadą klienci. Co prawda daleko się tutaj nie wybieram. Delikatnie sobie podjedziemy. O, buldożer! Buldożerem sobie trzeba inaczej poradzić.
Gdzie ten pan buldożer? Jest pan buldożer. O właśnie, to jest najprostszy sposób na załatwienie pana buldożera. RPG, jeśli gram z armorem, ze skillami, z no w sumie z perkami też armor. W sumie perki to nie są armory, tak moi drodzy, bo ten build, który prezentuje pod armora, ale wbrew pozorom perk to jest anarchist, tak? On daje o wiele większego armora niż perk armored, wbrew nazwie, bo z reguły tak, no wydaje się, że tak powinno być, że to armored powinien dawać mocny armor, a tu się okazuje, że nie. Armored z początku faktycznie dawał armor, on był bardzo fajny. Na samym początku gry, kiedy ta gra powstawała, w sumie kiedy oni go dodawali, tak? Natomiast kiedy pojawiały się kolejne DLC, no to już są inne perki bardziej wartościowe. I pod armora bardzo fajnym perkiem jest właśnie Anarchist. To jest perk Sydney Character Pack. Charakter? Chyba tak, chyba Sydney Character Pack. No tak, Sydney. Sydney Character Pack, także jeśli ktoś kogoś interesuje akurat taki perk, no to musiałby sobie to DLC zakupić. I tak, moi drodzy, jest to dość mocno teraz obniżona jakość tego builda, bo wtedy, kiedy wam prezentowałem na moim kanale, w ogóle możecie sobie zobaczyć, dawałem wam poradnik, zamieszczałem poradnik dokładnie z tymi buildami, z którymi gram. W jednym z poradników właśnie pokazywałem build pod armora, ale jest tutaj tak naprawdę jedno ale. Ale gdzie oni mnie tu obijają? A tutaj klient. No! I przywalił mi jeszcze z noża. Skubany. Dobra, tych klientów sobie na razie, wiecie co, weźmiemy. Jeszcze kilka paralizatorów mnie tutaj próbuje chycić. Dobrze, poczekam chwilkę, niech mi się ten armor tutaj odnowi. Bo jeśli mi się nie odnowi, no to będzie troszeczkę mogę mieć bardziej utrudnioną grę, bo mi mogą dość mocno bijać. Teraz słuchajcie, skończył się akurat assault. Bez względu na to, czy gramy w sumie pod dodge, czy gramy pod armora, to musimy się pilnować, tak? Skubany! Wleciał, nawet mnie nie zauważyłem. Zrobimy to tak. Shieldy sobie skasujemy normalnie. Teraz przeładujemy, bo tam jeszcze gdzieś widziałem buldożera. Cloaker! Cloaker, mógłbyś tam podejść, podlecieć pode mnie? Nie zauważyłem tego Cloakera, poczekaj, on tu kampi, ale nie mogę strzelić. Aha, bo nie mam przeładowane. Uważaj, bo kampi na ciebie. Tak, żebyś podlatywał, to się pilnuj. Bardziej patrz tam w przód. Dasz radę, chyba podlecieć. Okej, dziękować. Puldzio. Już nie mam. Dobra, na razie mam tutaj przodowane. Teraz będę musiał podlecieć sobie pod... O, to już koledzy... koledzy się tym zajmują. Gdzie ten samochód? Ten samochód chyba ktoś podjechał. Z jedną kozą, pozdrawiam. Bo tam chyba miałem jedną kozę tylko wrzuconą. Do tego wozu. No ale to nic, dobra. Końcóweczka. 4 sekundy, kolejną kozę zbieramy i idziemy dalej. Będzie trzeba po prostu... podlecieć na żywca. Dobra, chyba wszystkie kozy już są pod ten samochód. Gdzie one są zebrane? Aha, z tamtej strony, tak? Głównie. Tutaj są 3 albo 4 w takim tym pojeździe jednym, a reszta jest na ulicy. Pana buldożera. Gdzieś mi jeszcze tu snajper próbuje namierzyć, ale gdzie jest daleko, także raczej go nie zdejmę. Wow! Widzę, że mocno brywałeś. No. Co, tego snajpera nie mogę ściągnąć, kurczę, to jest najgorsze, poczekaj. Jak mi powiesz, gdzie jest, tylko ściągnę. Nie ściągniesz go, dlatego że jest nad tobą. A. Na twoim budynku jeszcze widać go od drugiej strony. Aha, dobra. Kolega ma dodża, także. A że w Inspira, także. Także jest lepiej, dobra. Samochód gdzie mamy? Koło miejsca tego, gdzie. Aha. Gdzie powinniśmy te kozy zebrać, nie? Także tam za chwilkę gdzieś trzeba podskoczyć. Jeśli, moi drodzy, działamy w dobrym składzie, to pamiętajmy, że nawet misja... Aha! Snajper. Wiecie, może go mi się uda zdjąć. Zdjąłem go, z helikoptera zdjąłem, ale mnie dobił. Tu trzeba zawsze uważać przede wszystkim na snajperów, szczególnie jeśli gramy na poziomie deadlush. Pamiętajmy o tym, że na poziomie deadlush tak naprawdę jeden strzał snajpera, nawet jeśli mamy gramy pod armora, może nas ściągnąć, tak? Szczególnie jeśli... ten sniper obija nas wtedy, kiedy już nas
troszeczkę pobijali inni przeciwnicy, tak? Także na to trzeba zwracać sobie szczególną uwagę. Niestety, jeśli gram w Beat the Armor, no oczywiście każdy ma jakieś tam inne podejście, inne skille, może sobie inaczej te skille ustawiać. Natomiast ja uważam, że jeśli gram pod Beat the Armor, no to nie mam punktów umiejętności na to, żeby wykorzystywać je przykładowo na kontrolowanie Cloakera, ale skubany leciał prosto na mnie. Żeby wykorzystywać je na kontrolowanie Cloakera, więc głównie wtedy idę pod armora i te skille, które są według mnie najważniejsze, tak? Aczkolwiek, no nie powiem, bo kontrolowanie Cloakera również na takim buildzie też by było dość przydatne. Słuchajcie, w sumie to już będzie powoli końcówka, ja sobie uzupełnię ammo. Grając z bronią M308 Rifle, dość często nam będzie brakowało pocisku, więc według mnie no prawie konieczne jest to, żebyśmy jednak mieli amunicję przy sobie. Bo nawet jeśli gramy w zespole, to zawsze ktoś nam to może tą amunicję dać, ale czasem się możemy nie doprosić. A jeśli gramy z taką bronią, gdzie ma naprawdę mało pocisków, to warto byłoby, żeby właśnie tą amunicję sobie brać. Wtedy bez problemu możemy sobie taką bronią, w takiej broni amunicję uzupełniać. 11 na 15, 12 na 15, 3 kozy jeszcze nam zostały. Cloaker, ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, za każdym razem gdzieś mnie... Nie słyszę tam? Wiesz co, jest, tylko nie wiem, czy on nie awczy w tej chwili. On chyba awczy. Także przydałaby się tam lekka pomoc, daleko jesteś? No, pojechałem sobie tą po kozę, nie? A czekaj, już wrócił chyba. Pomoże czy nie pomoże? A, zdążyłem. O, dzięki. Spoko. O, już było w sumie pod... Na ostatnią chwilę, ale się udało. Najgorszym w tym momencie przeciwnikami tak naprawdę są właśnie Cloakery, tak? Bo z Cloakerem, no, nie ma bata. Jeśli mamy RPG, no z RPG-iem tam wiele z nimi powalczymy. Na Bulldozera jest bardzo fajna sprawa, jednak na Cloakery, no, najlepszy to był Skill Counter-Strike, tak? Skill Counter-Strike, który noszę na Grindera, na poziom Overkill, do poziomu Overkill, to jest akurat bardzo fajne. Tak najbardziej, bo jest przydatny. Na poziomie Overkill też dość często spotykam Cloakerów, no ale niestety, jeśli gram na poziomie trudności Deadwish i gram typowo pod skillę Armora, to w tym momencie no tych punktów mi brakuje, tak? Bo są te punkty dla mnie potrzebne na wybór na inne umiejętności, które są bardziej przydatne. No w związku z tym na ten skill mi akurat dość często brakuje. Dobra. Ostatnie kuski. Zbieramy raz. A, dwa, trzy. A kolega to gdzie pojechał? Aha, on zawraca, dobra. Ja. No i moi drodzy, pierwszy dzień z głowy. Pierwszy dzień mamy z głowy. 15 kus zebranych, poziom trudności. Już zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zobaczymy, jak nam ogólnie wyjdzie drugi dzień. Też będziemy się starali jakoś bronić. Natomiast dzień drugi jest troszeczkę już w takim innej formie, z tego względu, że no, jeśli gramy misję Goat Simulator w dniu pierwszym, tam mamy teren otwarty. Tutaj mamy teren otwarty, tak? Tutaj biegamy generalnie po całej mapie. Jeśli się rozdzielamy, pamiętajmy, że asalt też się rozdziela, czyli może być część tego asaltu jest z jednej strony, część z drugiej, więc jest nam prościej. Chociaż, tak jak widzieliście, jeśli na przykład ktoś padnie, kogoś przewróci, jakiś tam cloaker, czy dojedzie jakiś sniper, no to już jest o wiele trudniej w tym momencie, bo ktoś, kto jest po drugiej stronie, może nie zdążyć. Natomiast jeśli gramy chociażby we dwójkę, tak, po dwie osoby chodzą parami, dwie osoby z jednej, dwie osoby z drugiej strony, co prawda tylko mamy wsparcie jednego kolegi, ale w zamian za to asaltu też jest mniej, tak, bo jesteśmy porozmieszczani po całej mapie, ten asalt się w różnych stronach mapy respi, w związku z tym, no, ten pierwszy dzień jest o tyle dniem prostszym. O tyle dniem prostszym, że właśnie mamy teren otwarty i nie stoimy w jednym miejscu. W drugim dniu jest o tyle trudniej, że stoimy w jednym miejscu. W związku z tym asalt będzie bardzo skumulowany, tak naprawdę w dwóch punktach. W punkcie, w którym będziemy na początku i w punkcie, w którym będziemy naszą misję kończyć. Także no będziemy się musieli, słuchajcie, dość mocno bronić, a jak to wyjdzie, zobaczymy w trakcie rozgrywki. Nic w sumie nie zmieniam. Kolega niebieski, widzę, ma tutaj apteczkę, medbagi, hutu, z którym gra w komunikacji, ma first aid kit, ja mam amunicję, także myślę, że sobie
Bez problemu z takim układem poradzimy. No i moi drodzy, drugi dzień. Na samym początku, podobnie jak to było w przypadku Overkilla, pierwsza sprawa, musimy zająć się tymi bandziorami. Bandziory, też pamiętajmy o tym, że nas mocno obijają, tak? To są te same postacie, które są odpowiednikami policjantów. Więc tutaj trzeba, no, jak najszybciej starać się ich pościągać, strzelać trafnie. Szczególnie jeśli gramy właśnie na poziomie trudności Deadwish, tak? To jest najważniejsze, żebyśmy jak najszybciej tych klientów pościągali. Pamiętajmy o tym, że to nie jest kwestia tylko przodu, bo mogą nas również ostrzeliwać z góry. Tak jak widzicie, tu już nawet po kilku klientów przyszło. Już mi ściągnęli połowę armora, mimo że gram typowo pod armora. Dobrze sobie też wejść na górę od razu i pościągać tych, którzy tam nam wchodzą od góry, bo mogą nas obstrzeliwać i z dachu, i z tych okienek, tak, więc na to trzeba zwrócić uwagę. No i moi drodzy, pierwsza fala, kiedy mija, pamiętajmy o tym, że to nie jest koniec, ponieważ z tyłu nam będą jeszcze, nam będzie jeszcze grupka przychodzić za chwilkę i tam myślę, że będę miał wam też to możliwość za chwilkę pokazania. No dokładnie, już ich mamy. Zwykle od tyłu tutaj przechodzą, tak, także druga fala przychodzi od tyłu, więc tutaj musimy się lekko przypilnować. Jeśli ich zatrzymamy, zanim wejdą, mamy sprawę ułatwioną, bo przynajmniej już ten taki największy atak tych, to nie są policjanci, tylko to są ci gangsterzy, największy atak tych gangsterów, członków mafii, trudno w sumie powiedzieć, kim oni są, już jest za nami. I teraz tak naprawdę już jest kwestia obrony przed policjantami, ewentualnie dobić sobie jeszcze tam jakieś pozostałych klientów tych z mafii. Kolega padł, dwóch widzę, co najmniej dwóch graczy ma Inspira, także podnoszenie nadległość na poziomie Deadwish jest bardzo praktyczne. Dobrze byłoby, żeby właśnie ktoś grał pod Inspira, żeby mógł podnosić. No a reszta graczy, no w sumie dwie osoby to nawet jest jeszcze lepiej, tak, jeśli mają dwie osoby Inspira. Natomiast reszta graczy może mieć armora. W sumie to jest bardzo dobry układ, tylko pamiętajmy o tym, że ktoś, kto gra pod armora, dobrze byłoby, żeby też miał medbaga, jeśli gramy oczywiście w czwórkę w komunikacji, bo my osobiście gram teraz z hutu we dwójkę, pozostali gracze są randomowi, więc się już tak dostosowujemy bardziej losowo. Natomiast jeśli byśmy grali w czwórkę w komunikacji, no to wtedy dobrze jest się domówić, kto co ma brać. Oczywiście misja Goat Simulator ma to do siebie, że możemy sobie wziąć bez problemu medbagi wykupić, tak, także te medbagi będziemy tutaj mieć i na pierwszej części nie będzie problemu, ewentualnie problem może się pojawić na drugiej części, gdzie tych medbagów nie będzie. Dlatego zawsze dobrze byłoby, żeby ta jedna osoba jednak te medbagi dodatkowo miała. Co tu trzeba w tej misji robić? Moi drodzy, tak naprawdę czekać. Czekać, czekać, jeszcze raz czekać. Bo większość tej misji polega na tym, że na początku musimy czekać, aż ktoś nam zrzuci taki bardzo fajny, bardzo fajną. Koledzy tam widzę mocno dostają. Ktoś nam zrzuci bardzo fajną, teraz ja fleszę oberwałem. Bardzo fajną taką skrzynkę, dzięki czemu będziemy mogli zebrać sobie te kozy w jedno miejsce i później ktoś przyleci samolotem i te kozy nam zabierze, tak? Więc teraz mogę sobie z tym taserem poradzić. Dobrze, dobiłem go. A, góra mnie tutaj jeszcze próbuje ściągnąć. Trochę mi tu, słuchajcie, teraz powjechało klientów. Jeszcze gdzieś obijają, nie wiem skąd, teraz z tyłu chyba. Dobra, słuchajcie, samolocik mamy. Przyleciał, paczki zrzuci nam od drugiej strony. Oj, powiem wam szczerze, nie jest to fajny układ. Wcale mi się to nie podoba. Jeszcze tu mamy buldożera. Buldożera sobie załatwimy w prosty sposób. Wcale mi się to nie podoba, bo tam będą nas dość mocno obijać. Także nie wiem, czy nie byłoby dobrze w sumie poczekać sobie dwa krokery. O, tu jeszcze paru klientów. Czy nie lepiej byłoby dobrze poczekać sobie na koniec asaltu? Ale widzę, że jeden z kolegów sobie postanowił zrobić troszeczkę taką akcję na Rambo. Wiecie co, ja też nie zachowałem się w bardzo. Przydałaby się pomoc tu? Spoko. Nie zachowałem się w bardzo inteligentny sposób, bo poleciałem za nim, a nie miałem amunicji. Ja sobie amunicję muszę rozstawić tutaj, bo już nie mam czym strzelać. A tu nas mocno, dość mocno biją.
Dobrze, to zrobimy tak. Koledze. Koledze, za chwilkę pomożemy, jeszcze tam jest jedna tarcza. Z tarczami, słuchajcie, zawsze jest trudno. Zawsze jest trudno, bo jeśli mamy tego skilla na możliwość nie przestrzeliwania, jak ogłuszenie tarcz wroga, to jest całkiem fajnie, ale jeśli takiego skilla nie mamy, no to niestety sprawa jest troszeczkę bardziej utrudniona, ponieważ no musi nam się ta tarcza obrócić, żebyśmy mogli klienta wziąć. Dobra, sobie podlecę jakoś tutaj na tyły, będę się musiał schować za górką. Bo ale już nam kozy zabierają. Bo już nie obijają. No właśnie widzę, tylko widzisz, kiepski układ mamy. Składajcie to i okej, zaraz to weźmiemy. Już to złożyłem. Dobra. Gdzie oni tak biją? Kurczę, z górki biją. Że górka jest w miarę zdjęta. Ja tu jeszcze zobaczę, gdzie nas tak mocniej obijają, pościągać. Mhm. Co ja tak nie trafia, moi drodzy? Celność broni M308 mam na stówkę. Czyli mam maksymalną celność, ale coś mi się średnio trafia. A, tu jeszcze klienci nam weszli. Okej, dobra. Teraz tak, tu nam od górki też przychodzą. Działko mamy. Działko też ma na pewno wpływ na to, że jesteśmy obijani. Bulldozer. Dobra. Możemy kozy już zabierać powoli. Asalt już nam się powoli powinien kończyć, tak? Bo jednak jakiś czas ten asalt już nam trwa. Jakby nam się skończył, byłoby nam na pewno łatwiej. Gdzie on strzela? Skąd on strzela? Z góry strzela. Wiecie co, ja tam sobie podejdę? A no właśnie, mamy kilku klientów. I jeszcze na pewno gdzieś tu są jacyś snajperzy, bo gdzieś mnie próbował jakiś snajper namierzać. Tylko teraz akurat przez moment go nie widzę. Dobra. Wszystkie kozy już są tam pozbierane na końcu. Super. Asalt, koniec asaltu, także idealny czas. Balonik już widzę, kolega odpalił, bo to już bez problemu sobie z tymi kozami damy radę. Wszystkie kozy mam spakowane? Wszystkie chyba, nie? Tak. Wszystko mam w komplecie. Dobra, okej. Okay. No to teraz już tylko czekam na samolot. No i moi drodzy, kolejne czekanie. Czekanie było, aż nam zrzucą to narzędzie, żebyśmy mogli te kozy spakować. Teraz kolejne czekanie, aż przyleci do nas samolot, żeby te kozy zabrać. Także znowu będziemy musieli się jakiś czas tutaj słonić. I jeszcze musimy liczyć na to, że to zabierze za pierwszym razem. Ponieważ często jest tak, że za pierwszym razem się nie udaje pilotowi samolotu zabrać tych kóz, tak? Bo on musi podlecieć swoimi płetwami samolotu, tak się płetwami samolotu musi zabrać, chycić za tą linkę, tak? I te kozy podnosi w powietrze. Kolega gdzie tam poleciał? Kurczę, słabo troszkę. Podlecisz po tamtego? Mhm. Czekaj sobie może... Aha, Cloaker, dobra. W sumie spróbuj posłaniać, okej. Okay. Ktoś jeszcze ma Inspira, nie? Oprócz ciebie, bo z tego co widzę... Niebieski. No właśnie, bo ty... tam jest co ile? Co 15 sekund? Można podnosić? 20. Co 20. A w sumie dwie osoby na Inspira to jest akurat dobry układ. Brakuje mi troszeczkę pocisków, ale słuchajcie, nie chcę tam lecieć teraz po tą amunicję. Już tak z przymusu ją... Cloaker? Mhm. Już tak z przymusu tą amunicję postawiłem, bo tam amunicji nie miałem, ale... Oj, słabo. Kolega nie mógł sobie apteczki postawić, że przy miał apteczkę przy sobie. O, shit, ale mi bulldozer wjechał. Podnoszę. Dobra, kolega będzie szybszy. No, troszkę nas tu biją. Troszkę nas tu biją, dobra, okej. Okay. Wziął to, myślę, że możemy lecieć. Będziemy musieli postarać się jakoś skonwertować później. Dobra, jedziemy. On to przeżyje, ten concealer? Nie wiem. Tak, mu tak, bo on praktycznie zero armora. No, tak myślałem. Dlatego teraz się go podniesie.
Teraz będzie lekki problem, kurczę, bo teraz tak, tu obijają. Czekaj, ja sobie pościągam ich najpierw, okej. Okay. Dobra. Wezmę go już Inspire'em, chodź. Okej, okay, no to wsiadamy, jedziemy z powrotem. Będzie trzeba jakiegoś tego Alema spróbować przywrócić, tylko że... No, będzie ciężko. Dobra, jedź, jedziemy. O, spróbujemy w drugiej części jakoś go... O. Jakoś poddać wroga, no zobaczymy. Medyka, Corsair mają jeszcze amunicję, tak? Tak, mam jeszcze jedno ammo, bo jedno tam rozstawiłem. No to myślę, że jakiegoś tam większego problemu nie będziemy mieli z tą drugą częścią, chociaż tam też... A tak naprawdę jesteśmy w jednym punkcie, więc będą nas obijać, nie ma wątpliwości. A możemy się osłaniać fajnie tam. Więc jest okej. O, są miejsce do osłony, także... Myślę, że spokojnie można kończyć. No i moi drodzy, w momencie kiedy dojeżdżamy już do ostatniego punktu, w ostatnim punkcie będziemy musieli obrócić sobie most, bo my byśmy już mogli uciec, bo tak naprawdę cel misji jest wykonany, ale niestety... niestety przeciwnicy nam zrobili niespodziankę i spowodowali, że właściwie może nie wiem, czy to przeciwnicy zrobili. W każdym razie most nie jest obrócony w naszą stronę. Dobra, mamy. To, że nie jest obrócony w naszą stronę, wpływa niestety na to, że musimy dostać się do tego pomieszczenia z mostem, tak, założyć drilla, potem obrócić most, chwilkę poczekać i na tym będzie nasza misja się kończyła. Wsiadamy do wozu, jedziemy dalej. Słuchajcie, tutaj postawię chłopakom amunicję. Też przy okazji amunicję wezmę sobie, bo ja już do RPG-a tutaj nie mam tak naprawdę nic. Także uzupełnimy sobie ammo. Przeładujemy RPG-a. Póki jest jeszcze chwilkę tak wolnego czasu. Później będzie buldożer, to może być troszeczkę trudniej. I słuchajcie, jak tutaj się bronić? Według mnie dobrym sposobem jest, żeby jedna osoba dokładnie przesunęła się w to miejsce. Tu jest bardzo, bardzo fajne miejsce do chowania się. Co prawda to działko z tyłu może strzelać, ale z reguły to działko... Wow, tu mocno obrywałem. Z reguły jest tak, że to działko nie reaguje w tym miejscu, kiedy jesteśmy. To jesteśmy za daleko, żeby to działko do nas strzelało. W związku z tym jest to według mnie naprawdę, naprawdę fajny punkt. Słabo. Wow, kto mi tak obił? Nie wiem. Aha. No to troszkę słabo. To troszkę słabo. Teraz pytanie, czy ten Allen da radę. Kto miał Inspira? Tylko ten Consi, nie? Tak. On musi podlecieć, bo jak nie podleci, no to będzie słabo. To będzie. No i już jest troszkę słabo, dobra. Ciebie jeszcze podniosą. Mnie jeszcze podniosą, no. Ciebie już nie daje rady, dobra. Mamy jeszcze cywilów? Mamy cywilów. Także teraz byśmy musieli czekać na koniec asaltu, tylko pytanie, czy ten koniec asaltu będzie zanim nam się ten most obróci. Jedna osoba dobrze byłoby, żeby pilnowała tutaj właśnie od tyłu, tak? Bo z tyłu, tak jak wam powiedziałem, działko generalnie nie powinno strzelać. Tutaj, jeśli będą schodzić, to nie powinni w jakiejś takiej większej ilości, więc myślę, że nie ma jakiegoś tam większego problemu. No i tu generalnie rzecz biorąc, trzeba już od reszty stron się bronić, tak? Pamiętajmy o tym, że od strony parku dość mocno wchodzą, dość mocno obijają. Nawet obijam przez siatkę, także no nie ma tam, jeśli nawet jest buldożer, nie ma tam za bardzo chyba szans nawet strzelić sobie RPG-a. Bo oni są z tyłu, tylko po prostu trzeba się tutaj już jakoś zabezpieczyć. O! Tu z tyłu też mogą czasem wjechać. Więc na to musimy te zwrócić uwagę. Teraz widzę, działko mi już namierzyło. W sumie nie wiem, jak to się stało, że to mi działko namierzyło, no ale mi namierzyło. Już tu gdzieś trzeba przez mur, ale jakiegoś większego problemu nie ma z tego względu, że można się tutaj w fajnych miejscach naprawdę słonić. Dobra, słuchajcie, most się obraca. Most się obraca, także już jesteśmy na dobrze posuniętym końcu misji. Myślę, że sobie już do końca jakoś z chłopakami poradzimy. Poziom trudności Dead Wish no zawsze jest takim poziomem, gdzie są problemy, tak? I to nie ma wątpliwości.
Także raz nam się ta misja uda, raz nam się nie uda, ale tak jak wam powiedziałem, no jeśli nawet nie musimy grać w komunikację głosowej z dobrymi graczami, wystarczy, że dołączymy do jakichś graczy randomowych, którzy średnio ogarniają, to myślę, że większego problemu z wykonaniem takiej misji nie ma. Wiecie co, ja sobie jeszcze wezmę i przeładuję RPG-a w razie gdyby jeszcze był ten RPG potrzebny, ale myślę, że tu jest końcówka. Nie będzie większego problemu. Tutaj mamy jeszcze kilku klientów do obsłużenia. Amunicja mi się też już kończy. Ale już chyba amunicji nawet... Nie wiem, czy jest sens amunicję ładować, ale sobie wezmę. Gdyby coś się jeszcze stało, to sobie wezmę. Most już jest prawie obrócony. Także tutaj do chłopaków podjeżdżam. No i moi drodzy, działamy. Działamy. Jeszcze tutaj gdzieś snajper próbuje... Próbuję namierzyć chyba z helikoptera, ale już myślę, że nie będzie większego problemu. No niestety, Hutu, nie udało się cię przywrócić. Akurat podejść w takim momencie, gdzie nie mieliśmy końca saltu. Ale już sobie dobijemy tą misję bez problemu, dokończymy. Kolega tylko musi jeszcze trafić, tak? Bo oprócz tego, że trzeba w grze Payday 2, szczególnie MC Goat Simulator, dobrze grać, to jeszcze trzeba dobrze jeździć. Bo to jest akurat taka misja również z pojazdem, tak? Ale to jest sobie taki najmniejszy problem. Także moi drodzy, misja Goat Simulator, wersja misji Pro Job, poziom trudności Dead Wish, prezentowany build Armor. Kogo interesuje, jak, z jakich skillów składa się, odsyłam was do moich poradników z gry Payday 2, także zapraszam na kanał. Bez problemu, znaczy może nie bez problemu, tak, jakieś tam problemy były z wykonaniem tej misji, ale myślę, że większego problemu nie ma, nawet jeśli jest to misja dwudniowa, tak, bo jest to misja dwudniowa i działamy z graczami randomowymi. Także moi drodzy, jeszcze sobie wybieramy karty i na tym będziemy misję skończyć. Jeśli wam się odcinek podobał, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu gry Payday 2, także innych produkcji. Zatem trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.